Kolejny mecz, który zacząłeś na ławce rezerwowych. Czy twoim zdaniem Śląsk mógł uniknąć straty tych dwóch bramek? Nie, to jest decyzja trenera. Myślę, że jakby ja grał, to byśmy unikli tych bramkach. To jest teraz nasz problem całej drużyny. Nie jakby grał ja, ciebie grał Ode, ciebie grał Grodziu. To nie jest dlatego. To jest nasz problem i musimy robić wszystko dlatego, abyśmy tracili bramki i wygralibyśmy. To już ósmy mecz z rzędu bez zwycięstwa. Czy twoim zdaniem trener Lewy ma pomysł jakiś na to, aby tę złą pasce przełamać, żeby zacząć zwyciężać wreszcie? Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest decyzja trenera. My jesteśmy piłkarzami, musimy robić to, co nam trener powie. Jak będziemy robić to, co nam powie, można będzie lepiej. Nie wiem. W kilku spotkaniach, w zasadzie w spotkaniu z Lechem i w tym spotkaniu wszedłeś na końcówkę meczu po to, żeby grać w ataku. Dzisiaj się udało strzelić bramkę. Tak, strzeliłem bramkę. To jest tylko dla drużyny lepiej. Ja muszę tylko zrobić wszystkie, co jest w moich siłach, a zrobić coś dobrego dla drużyny. Dzisiaj się udało, nie udało się wygrać, także dla mnie to nie ma sensu. Odet Gawisz dostał dzisiaj czwartą żółtą kartkę i nie zagra przeciwko Krakowi. Czy twoim zdaniem to jest szansa dla ciebie, że będziesz mógł wystąpić wreszcie na swojej pozycji i to od pierwszych minut? To jest decyzja trenera. Grałeś kiedyś wcześniej na tej pozycji jako napastnik? Tak, grałem już jako mały, grałem 6 lat jako napastnik. Podobne wejście, że praktycznie w pierwszej, drugiej minucie strzał i gol miał Johan Voskamp. Tylko potem mu już gorzej szło, nie boisz się, że to też może... Nie, to było ciężkie. Ja byłem w tej sytuacji, jak Marko dobrze wygrał głowę, tylko byłem sam przed prazną bramką i wstrzelił bramkę.